czterodniowy tydzień pracy. Bardzo ciekawa informacja, bo naszego polskiego Herbapolu. Herbapol Poznań, bo to pisze Business Insider, Herbapol Poznań wprowadził czterodniowy tydzień pracy. W styczniu 2024 roku Herbapol Poznań wdrożył czterodniowy tydzień pracy w ramach działań na rzecz zapewnienia pracownikom równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Tym samym zyskają oni dodatkowy płatny, wolny dzień w tygodniu. No i w sumie tutaj cały artykuł, który no nie, co tutaj można dodam tylko z końcówki. Herbapol Poznań to firma farmaceutyczna z ponad 150-letnią historią związaną z fitoterapią. Na co dzień pracuje w niej prawie 400 osób zaangażowanych w procesy firmie. Czterodniowy tydzień pracy jest jednym z najważniejszych strategicznych projektów zaplanowanych przez firmę na najbliższe lata. Co wy w ogóle myślicie jako przedsiębiorcy, bo o to was głównie pytam. Ponad 100 lat temu, albo około 100 lat temu, normalny tydzień pracy to było 7 dni w tygodniu, po co najmniej 12 godzin. Wszyscy przedsiębiorcy mówili, ale jak to chcecie skrócić? No moment, przecież to się nie opłaca. Ale przyszedł taki jeden jegomość, który stwierdził, słuchajcie, może podzielmy tym ludziom, po pierwsze, dajmy im coś wolnego, podzielmy tę dobę na trzy elementy. Czas na pracę, czas na swoje obowiązki i czas na odpoczynek. Tym człowiekiem był Henry Ford, jak to tam w polskiej wersji można sobie powiedzieć, który spowodował, że jego fabryki i jego jakby bogactwo bardzo szybko wzrosło. Okazało się, że jeżeli chodzi o wydajność pracowników, wcale na tym nie stracił. To było 100 lat temu, czy około 100 lat temu. Pytanie, czy w dzisiejszych czasach, przy tych wszystkich automatyzacjach, cyfryzacjach, nie powinniśmy sprawdzić tego mechanizmu, czy to rzeczywiście by coś nie zmieniło? Czy ta wydajność nie może być czymś zastąpiona, dołożona, zmotywowana jeszcze jakimiś cyfrowymi technologiami? Bo ja jestem po pierwsze przeciwnikiem, żeby wprowadzać coś takiego na pałę, brzydko mówiąc, ale też jestem przeciwnikiem mówienia, że to się na pewno nie sprawdzi. Bo możemy się pewnych rozwiązań bać. Pytanie tylko, czy będzie rzeczywiście finalnie czego. Ja jako przedsiębiorca nie pracuję 4 dni w tygodniu, nie pracuję 8 godzin na dobę, pracuję dużo mniej. To znaczy, że jeżeli ja zarządzam biznesem większym i robię to efektywnie, to pytanie, czy moi pracownicy też będą pracować efektywnie. Oczywiście nie będzie tak, że to będą wszystkie branże, bo policjantów na drogach no nie możemy nie mieć przez 3 godziny na dobę, tak? Umówmy się. Piątki nie ma policji. Tak. Chirurg nie może ci powiedzieć po 6 godzinach. Fajrant, dziękuję, wracam w poniedziałek, a ty jesteś rozciętymi. Ja byłem we Włoszech i widziałem, że to jest możliwe. No, bebechami. Więc umówmy się, są branże, które są do tego niestworzone, no i to zrozummy, ale próbujmy też sprawdzać u siebie w biznesach. Próbujmy też weryfikować, czy nie da się jakiegoś tam gratisu godzinowego pracownikowi. Skracajmy pewne ścieżki, bo być może jako społeczeństwo szybko to zaakceptujemy i okaże się, że rzeczywiście ktoś przyjdzie do pracy, popracuje kilka godzin, ale to rzeczywiście zrobi. Jakbyśmy wiedzieli wszystkie kawki, herbatki, żarty, dowcipy i ploteczki, to może by się rzeczywiście okazało, że tak jest. Pytanie, czy na liniach montażowych, czy na liniach produkcyjnych też jesteśmy w stanie taki czas skrócić. Być może nie całe społeczeństwo będzie beneficjentem tych zmian pozytywnych, ale pytanie, czy wtedy nie będą musieli być lepiej wynagradzani, czyli finalnie też na tym zyskają. Łukasz, wychodzisz nam tu na wielkiego socjalistę. Nie, ja mówię, nie jestem ani przeciwnikiem, ani nie zwolennikiem. Ja jestem zwolennikiem tezy, sprawdźmy jak to wyjdzie w przekonaniu, jak to wyjdzie w praniu. Nie wszystkie branże się do tego będą nadawać. Już Kamil, to okay. Tylko jakby dodam na już Kamil, tylko dodam jeszcze dane na podparcie twojej tezy, bo to będzie do dyskusji, że Money.pl swego czasu pisał, że... Czyli czy mam rację? Tego niekoniecznie można powiedzieć, ale w UK-u już testowano 4-dniowy tydzień pracy w 2022 roku i wyszło, bo tam było na próbie 60 kilku spółek i wyszło im, że jest efektywność pracowników jest taka sama i rotacja jest dużo mniejsza. Czyli chcą zostawić. Ale wiecie co? Wróćmy do Kamila. Świetnym miernikiem były też te prace zdalne w domu, bo pytanie, czy jako pracodawca jesteś w stanie stwierdzić, czy pracownik pracuje 8 godzin czy 6, jeżeli rozrobił swoją robotę? No nie jesteś, ale to nie jest też ten kontekst. Myślę, że tutaj powinniśmy patrzeć coraz bardziej z perspektywy efektywności i konkretnego dowożenia odpowiednich wątków, a nie ilości pracy, bo ostatecznie liczy się work smart, not hard. Tak? I myślę, że ten aspekt w tym kontekście warto rozważyć, ponieważ jak Łukasz, ja jestem w tym momencie po środku, staram się wyrobić sobie opinię na temat całości, dlatego też obserwuję i jestem ciekawy, jak Herbapol rzeczywiście do tego podejdzie. Wiem też, że w dzisiejszym świecie dużo badań już od razu na samym początku ma pewną tezę i pod tą tezę buduje się pewne wyniki, więc
podchodzę do tego z pewnym dystansem, natomiast widzę pewne szanse. Jedną z szans na to jest to, co powiedziałem wcześniej. Work smart, not hard. Mam wrażenie, że bardzo małą uwagę przykładamy do priorytetyzacji zadań i do wartości, które priorytety niosą. I w tym wypadku poprzez ograniczenie tego czasu, który mamy na pracę, będziemy bardziej uważni na to, co realnie wykonujemy. Uważam, że to może ostatecznie przynieść wartość i biorę to jako pozytyw. Drugim elementem jest fakt kreatywności. To znaczy w moim osobistym odczuciu jesteśmy kreatywni w momencie, w którym nie jesteśmy zaangażowani w operacyjną pracę, w takie klepanko, które mamy tu i teraz dzień do dnia. Więc im więcej będziemy mieli przestrzeni na to, żeby wyjść tym umysłem na zewnątrz, to też może przynieść pewne benefity. I tu widzę kolejny plus, który w mojej opinii może rzeczywiście się sprawdzić, ale ostatecznie tak jak powiedziałem, to jest kwestia czasu i tego, co ten eksperyment realnie pokaże. Ja odpowiem, to zależy. Chociaż powinienem być z drugiej strony. Zgadzam się z tobą. Cieszę się, że się zgadzamy. Słuchajcie, ja to widzę w ten sposób. Od czego pierwsze zależy, tak? Zależy od tego, jak do tej pory pracownicy są, czy osoby, które wykonują swoje zadania, są efektywni, tak? To znaczy, jeśli oni efektywnie, czyli pracują naprawdę na 100% zaangażowania, na tyle, na ile to możliwe przez 5 dni w tygodniu, no to zmniejszenie ilości czasu, które poświęcają na pracę, spowoduje, że sumaryczna ilość pracy będzie mniejsza. Te badania, o których mówisz, no po prostu przez 5 dni pracują na 100%, tak, a nagle ucinamy jeden dzień. Tak? One nie dadzą rady dawać z siebie 110%, bo już do tej pory pracowały efektywnie. To, co powiedziałeś, czyli te wyniki wskazują na to, że jeśli skoro nie spadła ilość pracy wykonana, czy tam jakby efektywność tego, to znaczy, że dało się w 4 dniach skondensować, co do tej pory robiły w 5. Czyli powiedzmy, że przez 5 dni pracowały mniej efektywnie, niż dało się pracować w 4. Jeśli obie strony się na to godzą, to znaczy ja zrobię w 4 dni, daj mi jeden dzień wolnego, jest okej. No, pytanie tylko tutaj jest kwestia uczciwości rozliczania tego. Ja podam prosty, znaczy ogólnie dla mnie pomysł to no, tak naprawdę kwestia dogadania się stron, tak? Bo to jest fajny sposób na to, żeby sobie zrobić elastyczny dzień pracy, fajnie sobie przedłużyć weekend, a jeśli ta praca jest zrobiona, ja też staram się patrzeć przez pryzmat tego, czy co zostało wykonane, czyli takiej produktywności, a nie ilości zrobionej pracy. Ja podam taki mały przykład, taka mała anegdotka. Miałem wspólnika, którego już uważam na moje szczęście nie mam. Krwiożerczy przedsiębiorca, prywaciarz, nawet wspólnik. Nie, ja po prostu nie chciałem uwiązać skrzydeł. To był tak wspaniały człowiek, że ja nie zasługiwałem na niego. Ale podam tylko taki prosty przykład. On w rok robił to, co teraz zwykły kolega, który pracuje na etacie, robi w miesiąc. Czyli teoretycznie powinien dać 11 miesięcy temu pracownikowi, który w tym momencie pracuje, a robi dokładnie tą samą pracę. Więc oczywiście tamten jakby dorabiał do tego swoją filozofię. Więc to zależy od tego, jak to mierzymy. No i kwestia chyba dogadania się. Nie? Ja myślę, że to jest jeszcze jeden ważny aspekt, który zostanie przeniesiony na firmy. To znaczy definicja stanowisk z zasady będzie musiała ulec konkretyzacji. To znaczy to, co rzeczywiście powinniśmy wykonać w trakcie tego okresu pracy. Bo w przypadku 4 dni, no mamy po prostu mniej czasu, więc musimy być bardzo precyzyjni. Tak. Znaczy 4 dni to myślę, że przenośni, bo to ogólnie chodzi o tendencję zmniejszania ilości godzin. Może być 7 godzin w tygodniu, codziennie przez 5 godzin, czy nie wiem, czy 6 godzin dziennie przez 6. Generalnie zmniejszamy ilość godzin w etacie. Dobra, wychodzicie głową z firmy? Tak z ciekawości was zapytam. Raz? Wychodzisz głową z firmy na weekend, czy nie za to bardzo? Pytasz przedsiębiorców, czy wychodzą z głową z firmy? Przedsiębiorca jest cały dobry. Ja wiem o głową tym. W firmie. Słuchajcie, ja generalnie mam takie zdanie na ten temat, że to jest jeden wielki bullshit. I wybaczcie, tutaj pewnie moja opinia nie będzie zbyt popularna i dostanę tutaj dużo hejtu w komentarzach. Trudno, no tak, to już jest jakby cena tego, że człowiek ma swoje własne poglądy i opinie. Generalnie ja wiem, że jest mnóstwo fajnych, sexy bon motów, work smart, not hard. Czemu, kurczę, work smart, a czy nie można robić work smart and hard? Kto powiedział, że w ogóle nie mamy wyboru? Pracujmy i ciężko, i mądrze. Wtedy będziemy lepsi niż nasza konkurencja. Ale mamy też wybór, że możemy pracować krócej. Ktoś na przykład ma inne priorytety. Ja, Boże, uwielbiam moją konkurencję, która tak mówi. Pracujcie proszę krócej. Mądrzej i krócej. Ja będę pracował mądrzej
I tak samo, więc jakby... Świetnie, Dawid, tylko tutaj super. Jest jeszcze jeden aspekt. Pytanie jest, ile tej pracy rzeczywiście w perspektywie pojemności tygodnia jesteś w stanie wykonać? Bo to, że będziesz pracował dłużej, jak rozmawialiśmy, nie znaczy, że będziesz w stanie wykonywać lepszą pracę. To ja ci zadam pytanie, Kamil, w takim razie, popatrz. Produktywność, efektywność. Jakbyś miał, dobra, mieszkasz w domu? Nie mieszkasz w domu. Jakbyś mieszkał w domu i by ci nagle zrzucili 10 ton węgla i mówią, słuchaj, musisz dzisiaj przerzucić te 10 ton węgla, dobra? Dwa tygodnie jak dla mnie. Ale załóżmy, że masz jeden dzień, dobra? Czysto hipotetycznie jesteś pudzianem, masz przerzucić dzisiaj 10 ton węgla, dobra? No i teraz tak, jakbyś miał dwie opcje, tak? Że masz przerzucić 10 ton węgla w te 8-10 godzin, załóżmy, dobra? I teraz przerzucisz to w te 10 godzin, załóżmy, urobisz się po prostu jak świntuch, tak? Ale przerzucisz te 10, będziesz styrany strasznie. I teraz ktoś mówi, słuchaj, a jednak przerzuć 8 ton węgla. Jeśli byłeś w stanie wykonać to w 10 godzin, przerzucić 10 ton węgla, to jakbyś miał to zrobić w 8 godzin, to masz dwa rozwiązania. Albo będziesz to robił tak jak wcześniej, czyli powiedzmy w 8 to zrobisz, tak? I masz dwie godziny wolne, w sensie, że chodzi mi o to, że albo zrobisz to po prostu z taką samą intensywnością, tak? Tylko że zrobiłeś 8, zrobisz to w 8 godzin, zostają ci dwie wolne, idziesz, masz fajrant. I wtedy takie badanie, które tutaj zrobiło, powiedzmy, Tomany.pl zacytowało w tamtym roku, że rzeczywiście intensywność była pracy taka sama. Bullshit, to jest niemożliwe. Albo ludzie po prostu, wiesz, mieli taką samą intensywność, ale dostawali te godziny wolne i szli do domu, albo jest tak, że rozprężasz tą pracę z 8 godzin, z 8 ton węgla na 10 godzin i wtedy jakby mniej intensywnie pracujesz. To ja są dwa rozwiązania. Pominąłeś jedną rzecz. Ja się nie zgadzam, ponieważ jeszcze jest kontekst wartości pracy. To znaczy, bo jesteśmy... Masz, tu jest bardzo, ale posłuchaj, wartość pracy. Węgiel jest jednym elementem tego porównania, ale jest jeszcze kontekst, jaką pracę wykonujemy. Pewne działania, które wykonujemy w trakcie tygodnia, przynoszą realną wartość. Pewne mogłyby zniknąć, bo nikt się nimi nie zajmuje, bo nikt na nie nie patrzy, bo są kompletnie nieważne. Więc z tej perspektywy to konkretne porównanie, ok, przyjmuję w tym przypadku, ma zasadność, natomiast to jest szerszy obrazek, który warto wziąć pod uwagę. Ja tutaj, bo tutaj mam wrażenie, że jest pełne niezrozumienie efektywności, produktywności, bo jak mi powiedziałeś, czy w 8 godzin przerzucił węgiel, czy w 10, to ja ci powiem tak, wziąłbym koparkę i zrobiłbym to w godzinę. No i to jest smart. Ale ty myślisz jak przedsiębiorca, bo właśnie na tym polega problem, to jest smart. Że przedsiębiorca na końcu ma nagrodę na tyle ale dużą, że on się spręży nawet i w 10, czy w 3 godziny. Ale poczekajcie, a pracownik, jeżeli ma pewne ramy czasowe, on na końcu ale nie panowie, widzi tej dużej ale czekajcie. Nie, czekajcie, dajcie mi to dokończyć. Jest nagroda, tym bardziej ci zależy, żeby to zrobić. Zaczynają się fizyczne gesty, słuchajcie, ja nie, jestem odpychany. Czujesz się napastowany. Ale miałem otwartą dłoń. Tylko tutaj w kontrze do Dawida. Dawidzie, co ja zrobiłem? Co zrobiłem? Skróciłem swój dzień pracy poprzez zwiększenie mojej produktywności. Bez sensu. Dlatego, że zrobiłeś to koparką w 20 minut i poszedłeś do domu. A ja bym zrobił to zrobiłbym to w 20 minut. Nie, ja zapłaciłem za koparkę i mam grilla, nie? Ale nie, ja bym zrobił to w 20 minut, koparka by mi to machnęła 20 minut, a pozostałe powiedzmy 9 godzin i 40 minut wykorzystałbym na inne rzeczy. Nie, ale na nie mam węgla. I mówisz o tym w sposób oczywisty. Tylko nie, że czasami ale w biznesie poprzez... nie jest tak. W biznesie zawsze jest kolejny task, dałeś kolejne zadanie, nie? Ale przez brak bodźca czasami, przynajmniej na poziomie powiedzmy, nie mamy całego obrazka, tylko, że... nie jesteśmy w stanie być tylko, może patrzeć. Jeśli ja bym się postawił w roli pracownika, który może wynająć koparkę albo zrobić to osobiście, to gdybyś ty mi nie zaoferował sytuacji takiej, że zrób to szybko, bo mi na tym zależy i pójdziesz sobie do domu, to ja bym, to wiesz co ja bym robił? Przez 10 godzin mi ci przewalał ten Mireczku, a teraz drugie zadanie dla ciebie, dobra? Bo zrobiliśmy, ograniczyliśmy, w pierwszym przykładzie ograniczyliśmy czas względem wykonania pracy, tak? To teraz zróbmy odwrotnie. Ograniczmy wykonanie pracy względem czasu. Czyli jeśli ty masz przerzucić 10 ton węgla w 10 godzin, a ja ci mówię, masz te same 10 ton węgla przerzucić, ale w 8 godzin, to co się staje? Znaczy, dobra, już abstrahując od twojej koparki, nie masz koparki. Musisz zrobić to zadanie, bo nie masz koparki. Wszystkie koparki wyjechały z miasta. Czy mam w 8, tak? To, co w 8. Było w 10. Co było w 10? Zrobić w 8. No, pewnie bym robił szybciej, jeśli byłbym bardziej zmęczony i pewnie zrobiłbym to szybciej. No tak? To powiedz mi, to tak jak masz pracownika, który ma efektywnie wykonać pracę, jakąś ale, pracę. Chłopie, ale właśnie mnie zmusiłeś. Zabrali mu tak, jeden dzień pracy, ale to właśnie, co się dzieje? No ale już ci odpowiadam. To w sferze, ale nie, w sferze, żeby była ta sama efektywność. Sferze no jest, bo ten człowiek ma więcej energii do tego, żeby wykonywać to zadanie. W sferze idealnej... Też. Dajmy wszystkim 5 dni w tygodniu.
tygodnie. Niech dwa dni przerzucają węgiel po 100 dni. Ale w sferze idealnej to, co powiedziałeś, jest jak najbardziej słuszne. Tylko ja powiem ci tak, jeśli byś mnie zmusił do przerzucenia pierwszy dzień w 8 godzin, to ja bym to zrobił. Drugi to bym zrobił. W trzeci prawdopodobnie też bym zrobił. A czwarty albo bym się zwolnił, albo bym zdemotywowany, ponieważ dawałbym ci więcej, a nie uzyskiwałbym nic w zamian. Rozumiesz, że w sytuacji, w której dajesz komuś coś ekstra, bo tutaj jest łatwa wymiana. Wy się sprężcie, zróbcie to na przykład 4 dni, dostaniecie bonus. Oczywiście może się zdarzyć tak, że część osób potraktuje pracodawcę, który daje im piątek wolny jako frajera i powie, o, on mi daje wolno, a ja nadal będę wolno pracował, tak? Ale wtedy to można wyeliminować poprzez pomiary efektywności na danych stanowiskach pracy. W sytuacji, w której oczekujesz więcej, a nie dajesz nic więcej, no może to nie zagrać w dłuższym terminie. Z tobą, bo są wartości jakby relatywnie bezwzględne, tak? Czyli na przykład jakbyś miał szpital, miałbyś lekarza, lekarz ma 15 minut na pacjenta. Pacjentów będzie zawsze pełno, bo kolejka jest na 2 miesiące do przodu. I teraz byś powiedział, panie lekarzu, to ma pan 4-dniowy tydzień pracy, a nie 5-dniowy tydzień pracy. Ale mamy o sytuacjach, ale nie, odniosłeś sytuację do sytuacji abstrakcyjnej w tym kontekście, tak. Ponieważ tak samo jest abstrakcyjne jak to, żeby w piątek nie pracowali policjanci. Bardziej miarodajny jest przykład z węglem, ponieważ wtedy zapytałeś mnie, co bym zrobił, jak dałbyś mi na to 8 godzin, ja ci odpowiadam, tak zrobiłbym to w 8 godzin. Natomiast po paru dniach byłbym albo zdemotywowany, albo zmęczony, albo sfrustrowany. Czekamy, tak? To czemu lekarze dalej pracują, a nie powiedzą, nie no słuchajcie, jestem zdemotywowany, to, co mówisz w tym momencie, nie potwierdza tej tezy, jest raczej, żeby odciągnąć od tego, że ona nie ma zastosowania we wszystkich przypadkach. Nie zgadzam się z tobą, ale dobrze, to czemu weszliśmy na, czemu nie ciągniesz tematu węgla, a ale wszedłeś na temat węgla? Chciałem jakby dawać bardziej jakby naoczny przykład na prawdziwym przykładzie lekarzy, tak? No dobra, mamy węgiel. Ja ci dałem konkretny przykład, co robisz po 3 dniach. Badanie pokazuje, że efektywność nie spada, tak? W tym wypadku jak jest możliwe, że efektywność nie spada, jeśli zastosowujesz, dajesz pracownikowi więcej czasu? Już ci odpowiadam. Musi spać efektywność. Nie, poczekaj. Już ci odpowiadam. W odniesieniu do tego samego wymiaru czasu musi spaść efektywność. Nie ma innej fizycznej możliwości. Jeśli miałbyś na przykład pracownika, który w 5 dni coś robi, to jeśli robisz mu albo 1 dzień krócej, to albo on musi, żeby wyrobić tą samą robotę w 4 dni, a musi zrobić tą samą robotę, to musi albo zagęścić jakby swoją efektywność, mając jakby po prostu mniej dni do zrealizacji tego zadania. Ale już ci tłumaczę, bo to robiłem. Dawid, wiesz co, ja ci powiem jedną rzecz, na poparcie twoich słów, z którymi się oczywiście nie zgadzam, ale słuchajcie, duże sieci w magazynach jak Amazony śrubują normy, nie wiem, pakowania paczek w tą stronę, że jeżeli udało ci się dzisiaj zapakować 100 paczek w 8 godzin, to jutro już nie możesz zapakować 98. Oni już jutro wymagają od ciebie 100. Nie daj Boże, zrobisz 102, to pojutrze będą ci kazali robić 102. I dlatego mają bardzo dużą rotację i godzą się na to, tak? Okej, okay, ale umówmy się, że duże firmy też jakby idą w tą drogę, że trzeba jednak tych ludzi, pracowników w tą stronę bardziej pilnować, bardziej od nich wymagać, niż dawać im luz, bo jednak widzą, że tego typu rozwiązania przynoszą chyba w ich przypadku, a nie wiem, nie znam się, nie prowadzę kilkudziesięciu wielkich, olbrzymich magazynów. Oni tam mają powtarzalne czynności, to pewnie też zależy od branży. Ja wam podam prosty przykład mikroskali, który przystaje do węgla, ponieważ było prostą pracą, którą ja wykonywałem. Tak? I tam było, no, inaczej, ja też zacząłem na etacie, normalnie sobie pracowałem i tak dalej, montowałem pewne systemy. My też mieliśmy 8-godzinny dzień pracy. I dokładnie to, o czym mówisz, zachodziło zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku. I rzeczywiście, gdybyśmy my wtedy otrzymali uczciwie na zasadzie na 5 dni rozpisane, co mamy zrobić i powiedziane, jeśli to zrobicie w 4, to 5 macie gratis. I pytanie, czy będziecie w takim wypadku bardziej zadowoleni? Moja odpowiedź brzmiała, tak, będę bardziej zadowolony. Mało tego, ta praca byłaby wykonana w 4 dni. Równie dobrze, jeśli nie otrzymałem takiej oferty, czyli mogłem pracować te 5 dni, to robiłem to w 5 dni, ponieważ nic nie uzyskiwałem. Fajnie zagrał jeden mały myk, czyli mieliśmy określone, żeby zwiększyć naszą wydajność, było określone jedno, stawka godzinowa, plus zrealizowanie jednego, bo tam mieliśmy jeden obiekt po prostu do zamknięcia i tam była kwotowa kwestia, co nas zmotywowało do tego, żeby pracować bardziej efektywnie, szybciej, tylko oczywiście to też było kosztem tego, że my poświęcaliśmy swój czas prywatny i czas byliśmy w stanie tak przycisnąć miesiąc, ale dłużej byłoby ciężko, tak? Więc to, co powiedziałeś tutaj, to co powiedzieliście, zależy to od branży. W mojej ocenie jest to, co powiedziałeś, jest dla mnie oczywiście w świecie idealnym
pięknym, tak? Ja się z tym zgadzam, absolutnie. Natomiast w świecie realnym, gdzie dochodzi do tej sytuacji takiej, w której musimy dać coś za coś, w każdym przypadku, długoterminowo jest to nie do utrzymania. Znaczy, żeby było jasne, ja po prostu kwestionuję wyniki tych badań, bo uważam, że są, bo są bez sensu. Ale to tak? żeby znaczy, to się zgadzamy, tak? Bo jakby nie mówię, oczywiście, że pracownik jak pracuje mniej, to jest bardziej efektywny, to jest jakby oczywiste, tak? Natomiast jakby wyniki tych badań znaczy, są... bo on musi chcieć tego, on musi chcieć być bardziej efektywny. Ale nie wierzę, że jakby jest tak samo efektywny w mniejszym wymiarze czasu. Tego typu badania w większości przypadków są robione pod tezę, więc no tak możemy mieć do nich słuszne. Dobra, słuchajcie, zamykamy temat, przepraszam, ale rozrysujemy sobie to. Myślę, że się i tak koniec końców zgadzamy, ale możliwe. Zróbmy tak, pogódźmy się na koniec, podajmy sobie ręce, żeby tu się rękoczynami po wyjściu nie zakończyło. Kumbaya.